Siemanko, znajdujemy się właśnie w parku Flysky i dziś sobie troszeczkę poskaczemy. Na rozgrzewkę poskaczę sobie na poduchę jakieś proste podstawowe salto, także zaczynamy. Dobra, ostatnio nauczyłem się side twista, na razie na poduszkę, ale były to takie pierwsze próby w moim życiu i w miarę wychodziło, także spróbuję to zrobić teraz i zobaczymy jak mi dzisiaj z tym pójdzie. Wyszło całkiem ok, ale sami widzieliście, że nie wylądowałem. Dobra, jeszcze raz. Ale faza, pierwszy raz przekręcam tą salto. Dobra, do trzech razy sztuka, nie? Do trzech razy sztuka. Widzę jeszcze drobne niedociągnięcia w tym salcie, ale tak jak mówię, dopiero ostatnio się go w zasadzie nauczyłem. Jeszcze nie jest tak, jakbym do końca chciał to robić, ale wiadomo, trening czyni mistrza, więc próbujemy jeszcze kilka razy. Nie wiem, co się dziś dzieje, ale naprawdę, tak jakbym miał za dużo mocy, za każdym razem przekręcam tego side twista. W ogóle wydaje mi się, że muszę go robić troszeczkę później, że wyjść tak bardziej side'em i dopiero kręcić twista. No ale tak jak mówię, dopiero się uczę, a na razie jest chyba nieźle. Sami ocencie. Ok, ta ostatnia próba była troszeczkę nieudana, ale próbowałem właśnie troszeczkę później go zakręcić. No cóż, myślę, że jeszcze go poćwiczymy, może jeszcze dzisiaj, ale później. A teraz spróbujemy zrobić coś innego, coś co dawno nie robiłem. Na razie jeszcze będę skakał na poduszkę. Dzisiaj sobie zrobimy taki bardziej dzień skoków na poduchę. Ale spróbuję zrobić taki mini freerunowy tor. Tam gdzieś. Z lądowaniem na poduszkę. No i będę się starał wkręcać jakieś salta, których nie robię na co dzień. To jest dobry plan. Zróbmy to. Dobra, na początek popróbuję sobie wall flipy od tej ściany. Powinno być spoko, bo umiem je bez problemu, tylko mam troszeczkę za duże baletki i trochę boję się, żeby mi się nie zawijały, ale myślę, że dam radę. W ogóle nie jest źle, ale zdecydowanie wolę robić od takich pionowych ścian. Niestety tutaj na parku nie mamy takiej odpowiedniej, bym to nazwał, ściany. Bo w butach i normalnie na normalnej jakiejś ścianie to jest o wiele łatwiejsze niż tutaj. Przez co, znaczy chodzi o to, że nie mogę tutaj wyjść bardziej do góry. Ale myślę, że i tak wychodzi jako tako. Dobra, to teraz rozkminiam jakiś tor i rozkminiam, co mógłbym tutaj porobić. Dobra, zrobiłem prosty tor freerunowy. Zobaczcie, jak on wygląda, więc zaczynamy sobie tutaj, biegnę sobie, robię jakiegoś konga albo coś podobnego i dalej lecę sobie tu i stąd robię side'a, czyli po prostu poćwiczę sobie side'y, więc próbujemy. Dobra, side flipy wykatowane, teraz spróbujemy palm spina na tej ścianie. O tu. Dobra, mini sesja freerunowa zakończona, więc teraz zrobię coś na trampolinie. Uhu. Wow. Robimy dwóje.
Na koniec dzisiejszej sesyjki spróbuję wyjść ze swojej strefy komfortu i skoczyć z tej żółtej ściany na trampolinę na plecy. Ostatnio właśnie uczę się, żeby zeskakiwać i od razu wskakiwać, tylko że ta trampolina troszkę słabo wybija. No ale tak czy inaczej trzeba próbować. Dobra, także tym miłym akcentem kończę tego sesyjkowego vloga. Dajcie znać, czy wam się podobało i dajcie znać, czy chcecie więcej takich sesyjek z Flysky'a, różnorodnych. Dzisiaj taki lekki trening był, ale myślę, że więcej takiego czegoś nagramy. Także dzięki za oglądanie, trzymajcie się, siema.